Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Lublinie i Poniatowej prezentowali film Brat naszego Boga, oparty na dramacie Karola Wojtyły. Studenci naszej uczelni uczestniczyli w warsztatach aktorskich. Studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Lublinie i Poniatowej prezentowali film Brat naszego Boga, oparty na dramacie Karola Wojtyły. To historia malarza i powstańca styczniowego Adama Chmielowskiego, który porzuca sztukę, by poświęcić się służbie ubogim. Kochany Józefie, posyłam ci obrazek Matki Bożej, który mam po matce. Powieś go sobie nad łóżkiem, żeby ta dobra pani strzegła ciebie i twojego domu. Jestem bardzo wdzięczny artystom, aktorom, wszelkim montażystom, operatorom, którzy zdobyli się na ten trud, tego wotum wdzięczności dla świętego Jana Pawła II. Właśnie to widowisko, Brat naszego Boga. Droga pani Heleno, długo błądziłem w ciemnościach, nim w końcu odkryłem swoje powołanie. Wstępuję do zakonu. W myślach o Bogu i wieczności znalazłem szczęście i spokój, którego daremnie szukałem w życiu. Mogę ufać tylko, że publiczność nie była zawiedziona, a pomidorami nie rzucała, więc można w to wierzyć. Studenci mieli możliwość zaprezentować film na ziemi lubelskiej dzięki zaproszeniu poseł Gabrieli Masłowskiej. Studenci naszej uczelni uczestniczyli w warsztatach aktorskich. Zajęcia odbywały się pod okiem aktora Jerzego Zelnika. Aktorstwo, gdyby tak chcieć zdefiniować, to jesteśmy tutaj takim naczyniem, przez które przepływa strumień piękności, można powiedzieć. A więc poeta, autor napisał coś, co było wynikiem jego bardzo głębokich przeżyć, przemyśleń. I my mamy to uwiarygodnić poprzez właśnie pełne takie zaangażowanie się i utożsamienie z tym tekstem, bo to jest warunek, że człowiek mówi tekst cudzy, jakby mówił własny, jakby ten tekst w tej chwili powstawał. Od kilku lat tutaj w wyższej szkole mogę uczestniczyć w różnych przedstawieniach teatralnych. Daje mi to niezwykłą radość i kiedy usłyszałam, że tak wielki aktor jak pan Zelnik przybywa do naszych murów, aby przekazać nam swoje tajniki gry aktorskiej, wiedzę na temat teatru, no nie zastanawiałam się ani chwili, postanowiłam przybyć na warsztaty. Jestem bardzo zadowolona, bardzo wiele pożytecznych rzeczy mogłam dowiedzieć się podczas tych kilku dni, jak również doświadczyć siebie, tego co potrafię, jak potrafię i co mogę poprawić, aby było w przyszłości coraz lepiej. Student naszej uczelni Mateusz Rzewuski został stypendystą prezydenta miasta Torunia w dziedzinie kultury. W ramach uzyskanego stypendium przygotował cykl prac fotograficznych zatytułowanych Aniołowie miasta. Wystawa, jak powiedział jej autor, jest hołdem złożonym wyjątkowym aniołom miasta, ludziom, których życie i praca są związane z Toruniem.